Nazywam się Miłka Malcan, jestem filozofem, jestem dziennikarzem, zajmuję się słowem szeroko pojętym. Piszę piosenki, nie dla siebie, ale skutecznie. Robię różne rzeczy, które budują rzeczywistość i jestem poszukiwaczem rozmaitych inspiracji. I te inspiracje są też w książkach. I z książek korzystam czasami w trochę ekstrawagancki sposób. I dzisiaj o tych sposobach rozumienia książki, podchodzenia do książki chcę opowiedzieć. Takim tematem, hasłem otwarcia jest samotność czytającego kontra samotność piszącego. A to dlatego, że wydaje nam się, że kiedy czytamy, to jesteśmy samotni. Wydaje nam się też, że kiedy pisarz pisze, to też jest samotne. Oczywiście nie można napisać książki, będąc na jakiejś hucznej imprezie, to jest raczej jasne. Trudno się czyta też, kiedy jesteśmy na hucznej imprezie i to też jest dosyć oczywiste, ale impreza nie wyklucza pisania i czytania. Niemniej wejdziemy w myślenie o samotności z trochę innej strony. Przede wszystkim samotność jako taka nie istnieje, ponieważ to jest nasze poczucie alienacji, takiego wyobcowania i ono jest w nas w środku. To jest nasze osobiste samopoczucie, że czujemy się samotni. Nawet jeżeli wokół nikogo nie ma, to można w sobie wygenerować takie poczucie, że świat jest po naszej stronie, że gdzieś tam jest ludzkość, albo gdzieś tam jest rodzina, która nam sprzyja w każdym momencie, że możemy zadzwonić, że możemy się połączyć przez internet chociażby i że w ten sposób nigdy nie jesteśmy sami. Jeżeli ktoś myśli, że sam jest pisarz, pisząc, to o tyle jest sam, że to jest kwestia komputera w dzisiejszych czasach, czy też notatek i jego samego, ale w jego głowie dzieją się naprawdę różne rzeczy. To są niesamowite dialogi, to są postaci, które przychodzą, odchodzą, które on tworzy, to jest świat, którym zarządza. Czasem to jest naprawdę nieprawdopodobny hałas w głowie i żeby ten hałas uporządkować, to trzeba to wszystko napisać. Pisarz nie jest tak naprawdę sam, choć może się czuć o tyle wyalienowany, że nikt mu w tym procesie tak bezpośrednio nie pomoże, bo jeżeli ktoś pisze za kogoś, to jest to po prostu nie fair, albo jeżeli spisuje, to jest to plagiacik i to też nie jest za dobrze. Jeżeli pytamy o samotność, to tak naprawdę na głębokim poziomie tej samotności, jeżeli mamy do dyspozycji książkę, nie ma. Po żadnej ze stron. Jest taki filozof, który się nazywa Michał Piruk i on napisał kiedyś, że czytanie książek uczy nas czegoś, co jest konieczne do rozwoju świadomości. W ogóle świadomość jest kwestią kluczową. Otóż przyjmujemy, czytając książkę, inny punkt widzenia, albo podążamy za narratorem, albo wkręcimy się w jakąś fabułę, w jakąś akcję. I w ten sposób nasze ja zostaje przesunięte. Albo tak bardzo jesteśmy w tamtym świecie, że w ogóle wydaje nam się przez te 2 godziny, w które czytamy, że jesteśmy kimś innym, jesteśmy gdzieś indziej i w ten sposób poszerzamy horyzonty. I to jest nie tylko teoretyczne, ale praktyczne i każdy z nas to zna. Natomiast nie każdy, kiedy jest w tej sytuacji, w tym akcie przeżywania książki, zdaje sobie z tego sprawę, ale to się dzieje i to służy naszemu rozwojowi. I jeżeli to przeżywamy świadomie, to jest to ogromny, ogromny życiowy wręcz plus, tak bym powiedziała. To spojrzenie na świat, spojrzenie przez oczy jakiegoś bohatera, czy jeżeli czytamy biografię przez innego człowieka, zrozumienie czyjegoś życia jest szalenie ważne. I nic dziwnego, że czasami mówimy w naszej polszczyźnie, że ktoś czyta człowieka. Niby słowo, niby fraza, ale jest w tym bardzo dużo takiej głębokiej prawdy. Mówimy, że czytamy tę sytuację, coś się wydarzy i ja rozczytuję, odczytuję tę sytuację tak i siak. Więc ten proces czytania jest rodzajem zbierania danych i wprowadzenia własnego zrozumienia, własnego przeżycia i kiedy coś przeczytamy, to nam się wydaje, albo też tak jest, że to już jest trochę nasze, to już jest trochę w nas, to już jesteśmy w tej sytuacji dosyć pewni tego, co się wydarzyło. Więc to czytanie to jest taka ważna kwestia. W naszej cywilizacji tworzymy tożsamość w nieustannej rozmowie z ludźmi. Proszę pamiętać, że ktoś, kto pisze, ktoś, kto czyta, też jest w takim dialogu wewnętrznym. Przy czym oczywiście to nie ma znaczenia, czy są książki dobre, czy są książki niedobre, czy czytamy rzecz wielce ambitną.
bardzo pochwalamy, ale różnie bywa. Nieambitne rzeczy też pochwalamy, bo one też czemuś służą. Sięgamy po adekwatną książkę, ponieważ wiemy, czego chcemy. I to jest szalenie ważne, ale ambitne recenzje odkładamy na bok. Swoje ambicje dobrze też jest czasem odłożyć, bo często sięgamy po książkę, bo wszyscy przeczytali, a my nie. I ta książka nam nie leży, naprawdę bardzo nam nie leży, no ale brniemy przez nią i te 2, 3, 4 dni, jeżeli to jest solidna lektura, wielkościowo na swój sposób mamy stracone, bo po zamknięciu książki możemy tylko stwierdzić, o nie, to nie było dla nas. Trochę wtedy szkoda. Myślę, że dobrze jest sobie dać takie wewnętrzne pozwolenie na czytanie tego, co naprawdę chcemy przeczytać. I proszę się nie wstydzić różnych słabości lekturowych, bo one też zawsze czemuś służą. Czytamy jakąś sytuację, czytamy jakieś historie. To jest nasze bogactwo, to jest nasze przeżycie, które mamy tak jakby trochę poza linią codzienności. Tu mamy linię codzienności, czytamy książkę, mamy pach taką w bok gałązkę i potem wracamy i znowu robimy śniadanie i robimy wyjście do pracy i tak dalej, i tak dalej. A potem gdzieś po drodze, na ławce, w parku, jak już wracamy spokojnie, znowu gałązka i znowu jesteśmy w książce. To jest ogromny odpoczynek w gruncie rzeczy. Ale zdarzyło się coś w dziejach naszej cywilizacji, co jest nazywane technologizacją słowa. Jest taki badacz, Walter Ong się nazywa, to jest profesor literatury angielskiej, który powiedział, że pismo wprawdzie zrewolucjonizowało intelektualnie dzieje ludzkości, ale słowo pisane jest bardzo technologiczne. Odeszliśmy od pewnej takiej naturalności, ponieważ słowa zatrzymują nas w pewnej warstwie i są takim z jednej strony nośnikiem, a z drugiej strony granicą. Wittgenstein powiedział, że język jest granicą naszego świata i że właśnie w ten sposób i tyle możemy poznać, ile możemy poznać. Możemy to przeskoczyć, ale to już jest inna sprawa. Przy okazji jeszcze, pomijając kwestię technologizacji, do której wrócimy, trzeba pamiętać, że kiedy wchodzimy w jakieś światy, to otwieramy sobie dostęp też do społeczności, które w tych światach funkcjonują. Ja pomyślałam sobie, szukając takich inspiracji przykładowych, o Harry Potterze, bo to jest cykl książek, wokół którego już teraz wyrosła naprawdę ogromna grupa fanów, które rosną i które mają swoje dzieci i te dzieci czytają i wszyscy wiedzą, o co chodzi. I jeżeli sięgamy po tę książkę, to w jakimś sensie też przynależymy do tej rzeczywistości tych wszystkich ludzi, którzy się zachwycili tą historią. Z jednej strony działa to tak, że możemy od razu się zapoznać z ludźmi, którzy są absolutnymi fanami i w jakiś sposób funkcjonować w tym świecie, albo kiedyś przy okazji spotkać kogoś i sprawdzić, czy peron 9 i 3 czwarte coś mu mówi. Jeżeli mówi, to znaczy, że mamy wspólną płaszczyznę kulturową i to jest wspólna lektura. I to jest bardzo, bardzo miłe. Szkoła tak działała kiedyś, że czytało się lektury, recytowało się wiersze i potem można było na tej bazie jakoś się porozumieć metaforycznie. Teraz to wygląda trochę inaczej. To, że światy wyobrażone i światy, które się dzieją w książkach, są przez naszą świadomość i przez podświadomość przesiewane, świadczy też o naszym podejściu do ekranizacji. Bardzo często jest tak, że nawet jeżeli ekranizacja jest zrobiona idealnie, zgodnie z opisem, to ona nam nie odpowiada, bo nasze wyobrażenie tych światów było inne i z tym trzeba się pogodzić. Jeżeli idziemy na jakąś ekranizację, to jest wariacja na temat i nie denerwujemy się, jeżeli Kmicic nie wygląda jak Kmicic albo Wiedźmin nie wygląda jak Wiedźmin. To jest taka nasza zabawa, w co na ten temat myślą inni. Bardzo lubię przypominać też, że te nasze wyobrażone rzeczy, które są światem bardzo hałaśliwym niekiedy i dzięki temu nie jesteśmy samotni, jest wytłumaczone przez Platona, czyli mamy świat idei, czyli mamy pewną rzeczywistość idealną, którą jesteśmy w stanie ściągnąć, która z nami rezonuje i to są jej archetypy i cała ta historia wokół tego, więc naprawdę nie jesteśmy sami, ponieważ jesteśmy nieustannie podłączeni do pewnego pola informacyjnego, które, jeżeli jesteśmy na nie otwarci albo poszukujemy odpowiedzi, nadaje cały czas. Trochę jesteśmy odbiornikiem różnych fal i to jest w ogóle dosłowna historia. Ale do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie kluczem
do pytania, jakim odbiornikiem jestem i co tak naprawdę odbieram, jest przypomnienie, że to ja odbieram i ja muszę siebie poznać. Więc jeżeli trafiamy do delf antycznych albo i współczesnych i stajemy przed informacją, która jest na głównej bramie wyryta i kiedyś była taką podstawową informacją, poznaj samego siebie, a dopiero potem było wyrokowanie i wyrocznie i te całe historie, to oznacza, że już wtedy było wiadomo, że poznanie samego siebie jest podstawą, że zwrócenie się do siebie w momencie, kiedy realizujemy jakąkolwiek aktywność na zewnątrz, jest dosyć ważne. I w czytaniu, w relacji z książką, w relacji z książką przyszłości, także poznanie siebie jest czymś, co nas zabezpieczy przed szokiem, przed wejściem w jakieś szalone technologie, takim niekontrolowanym, przed przejęciem świata informacyjnego w ten sposób, gdy to ten świat informacyjny działa na naszą mentalność, na nasze myślenie, co się niestety może zdarzyć, bo to nie jest takie skomplikowane. Chcę jeszcze powiedzieć, ponieważ te moje opowieści są takim ciągiem inspiracji raczej niż spójnym wykładem na bardzo konkretny temat, bo każdy z nas też książkę przeżywa inaczej. I ja bym chciała to uszanować i zostawić tę przestrzeń dla każdego, kto by chciał z książek korzystać na wiele różnych sposobów. Chcę powiedzieć o takim cudzie, który się wydarza, a o którym nie zawsze pamiętamy, że jest to rzecz nieprawdopodobna. Otóż, jeżeli sięgamy po książkę autora, który pisał w 1700 tam którymś roku, powiedzmy Boccaccio, czytamy i przeżywamy jego opowieść w 2000 roku, czyli tak jakby w momencie tego nagrania, to zauważmy, że linia czasowa nie istnieje. Ona znika. Czas nie istnieje. Na ten jeden moment łączymy się z jakimś innym światem, w jakimś innym czasie, z autorem, o którym całkiem sporo wiemy, którego możemy jakoś sobie wyobrazić, czy którego możemy zobaczyć na obrazku i przeczytać jego biografię i opracowania literackie, kim on był i dlaczego tak pisał. To połączenie, to bycie w bezczasowości jest bardzo ważne, bo mówi nam o świecie coś, co mówią też fizycy. Ten czas liniowy jest funkcją naszego umysłu, nie jest tym, co naprawdę jest naszym światem, naszą rzeczywistością. Łączyć się z inną linią czasową można na różne sposoby. Przypominam, że w Grecji, w Rzymie były zwoje papirusowe. To tak a propos książki przyszłości, wtedy był zwój. Kto wie, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Pergamin wymyślono w drugim wieku przed naszą erą i to też była fajna strefa nośna, która i dziś jest odczytywana jakoś i to połączenie jest zupełnie silne. I dzięki temu możemy w jakiś sposób na moment znaleźć się w takim bezczasie, chociażby idąc do muzeum i patrząc na to, jak to wyglądało, co tam mogło być, czemu to mogło służyć. I to taki moment zawieszenia jest fantastycznym momentem przeżycia. Proszę pamiętać, że jeżeli się powoływałam na jakieś fakty, to one są w spisie, przy opisie tego filmu. Proszę pozaglądać, proszę sobie poszukać, bo własne poszukiwania są podstawą, no i są fantastyczną przygodą. Przynajmniej ja przeżywam przygody, szukając takich informacji. A zadanie na teraz, jeżeli chcemy podejść warsztatowo do książki. Weź do ręki swoją ulubioną książkę i sprawdź, w jakim stanie ducha był autor, kiedy to pisał. Gdzie wtedy był, co robił, kim był i czy jego uczucia są jakoś podobne do naszych uczuć, które mieliśmy, czytając tę książkę. Oczywiście to wszystko jest w prawdopodobieństwie, ale w ten sposób nawiązujemy kontakt międzyczasowy z niezwykłą prawdą o nas, ludziach. Nadajnik, odbiornik i to działa w dwie strony. I to jest przygoda.